Cześć widzowie! Severus Snape niewątpliwie odegrał w życiu Harego bardzo istotną rolę. I choć sam chłopak przez większość sagi nie był w stanie uwierzyć w jego dobre intencje, to ostatecznie wglądając w jego wspomnienia zrozumiał, iż przez właściwie całe swoje dorosłe życie nie tylko infiltrował on szeregi śmierciożerców na polecenie Dumbledora, ale również starał się chronić przed Voldemortem samego Harego z uwagi na swoją dawną miłość do jego matki. I choć Snape za sprawą poznania przez Harego całej prawdy doczekał się odkupienia nie tylko w jego oczach, ale również i w oczach większości czytelników, to jednak dosyć przykre jest to, iż stało się to dopiero po jego śmierci. Ale czy aby na pewno tak właśnie było, i czy jako czytelnicy możemy być w 100% pewni tego, że Snape'owi nie udało się ujść z życiem ze swojego spotkania z Voldemortem we wrzeszczącej chacie? No cóż, choć pytanie to wydaje się być trochę dziwne, to okazuje się, że jeśli bliżej przyjrzymy się wszystkim wydarzeniom dotyczącym domniemanej śmierci Snape'a, to wcale nie będzie ono tak bezzasadne. No bo czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, dlaczego nigdy nie odnaleziono ciała Snape'a, które po bitwie o Hogwart dalej powinno przecież leżeć sobie nienaruszone we wrzeszczącej chacie? Pod koniec Książkowych Insygniów Śmierci dostajemy dokładny opis tego, jak wyglądała sytuacja w Hogwarcie po pokonaniu Voldemorta. I tak ciało Czarnego Pana wraz z jego martwymi poplecznikami złożono w ciemnej komnacie poza Wielką Salą, w której z kolei wystawiono na widok publiczny ciała zmarłych w trakcie bitwy uczniów i członków Zakonu, takich jak chociażby Fred, Tonks, Lupin czy Colin Creevey. Niemniej, pomimo iż z książki możemy się dowiedzieć, że ciał tych było około 50, to nigdzie nie pada ani jedna wzmianka o tym, by wśród nich znalazło się martwe ciało profesora Snape'a, a przecież Harry doskonale wiedział, gdzie można je znaleźć i uważam, że w obliczu tych nowych informacji, które zdobył o nim chwilę wcześniej i które poruszyły go tak bardzo, iż nawet później nazwał jego imieniem jednego ze swoich synów, chciałby on w tej sytuacji chociaż symbolicznie złożyć się wśród innych poległych bohaterów. Wobec tego możliwe są trzy scenariusze. Albo tak się faktycznie stało, a my jako czytelnicy nie zostaliśmy o tym poinformowani, bo z jakiegoś powodu Snape okazał się ostatecznie mniej ważny dla całej sprawy od takiego chociażby Kolina Kryweya, albo w euforii po pokonaniu Voldemorta wszyscy o nim zapomnieli i jego ciało pozostało we wrzeszczącej chacie, albo Snape tak naprawdę przeżył i dlatego jego ciała nie odnaleziono. Dodatkowo warto zwrócić uwagę również na to, iż Snape nie pojawił się wśród postaci, których emanacje Harry przywołał za pomocą kamienia wskrzeszenia przed udaniem się na spotkanie z Voldemortem w zakazanym lesie. I wiecie, może i wydaje się to normalne, że wiedząc, iż niedługo zostanie zabity, przywołał on za pomocą kamienia jedynie najważniejsze dla siebie osoby, a więc swoich rodziców oraz ich najbliższych przyjaciół. I w sumie to już nawet bardziej do tego grona pasowałby Dumbledore niż Snape. Niemniej to wszystko miało miejsce dosłownie chwilę po tym, jak Harry, poznając całą prawdę o Snape'ie, całkowicie zmienił swoje zdanie na jego temat. Wobec tego wydaje mi się, że targany tak silnymi emocjami Harry raczej chciałby przywołać w tym momencie również i duchową emanację profesora Snape'a, by móc przed swoją własną śmiercią zrobić to, czego nie zdołał zrobić za jego życia, czyli ostatecznie się z nim pojednać. A jednak z jakiegoś powodu to się nie wydarzyło. No dobra, ale samo to, że nie jest do końca jasne, co stało się z ciałem profesora Snape'a po jego domniemanej śmierci, to jeszcze za mało by stwierdzić z pewnością, że ta nie mogła mieć miejsca. Szczególnie w kontekście książkowego opisu, w którym zostało jasno zaznaczone, iż Snape po daniu haremu swoich wspomnień przestał się ruszać. No tyle, że w świecie czarodziejów, to, że ktoś przestaje się ruszać, jeszcze wcale nie musi oznaczać, że zmarł. I już nie mówię tu nawet o takich przypadkach jak Neville, który w kamieniu filozoficznym padł nieruchomo na ziemię po trafieniu go przez Hermione zaklęciem Petrificus Totalus, ale o dużo groźniejszych sytuacjach związanych tak jak w przypadku Snape'a z niezwykle silną trucizną, no bo przecież właśnie tym było ukąszenie Nagini. No i chociażby taki Ron, który zatruł się miodem od profesora Slackhorna w Księciu Półkrwi, z powodu tego zatrucia również przestał się ruszać do czasu aż Harry wepchnął mu bezoar do ust, a jednak nie było to wcale równoznaczne z jego śmiercią. Ale w tej sytuacji znacznie lepszym przykładem będzie jednak Arthur Weasley, który pilnując w zakonie Feniksa wejścia do Departamentu Tajemnic został dokładnie tak samo jak profesor Snape pokąsany przez Nagini. Zauważcie, że Artur Weasley, podobnie jak Snape, otrzymał od nagini kilka ciosów, co Harry, widząc w swoim śnie, najpierw zaraportował profesor McGonagall, a potem powtórzył całą historię w gabinecie Dumbledora, który z kolei dopiero wtedy, poprzez portrety Everarda i Fineasa Blaka poinformował o tym mogące ruszyć Arturowi na ratunek osoby przebywające w ministerstwie magii i na Grimwall Place. Myślę więc, że od momentu ataku na Ginny na pana Wesleya do chwili udzielenia mu pierwszej pomocy minęło nie mniej niż jakieś pół godziny, a mimo tego ciągle udało się go uratować. Dlaczego więc Snape, który przecież odniósł podobne obrażenia do Artura, miałby z jakiegoś powodu w tożsamej sytuacji zginąć właściwie od razu? Szczególnie, że aby w pełni wyleczyć Artura, uzdrowiciele ze Świętego Munga musieli znaleźć antidotum na ten konkretny rodzaj wężowego jadu. I ostatecznie udało im się go znaleźć, a Snape doskonale o tym wiedział, ponieważ w momencie, w którym pani Weasley ogłaszała wszystkim członkom Zakonu Feniksa przebywającym w kuchni przy Grimall Place tę szczęśliwą nowinę, Snape znajdował się w tym właśnie pomieszczeniu, kłócąc się chwilę wcześniej z Siriuszem na temat sposobu prowadzenia przez niego lekcji o klumencji z Harrym. Severus Snape tak samo jak i cały zakon wiedział więc o istnieniu antidotum na ukąszenie nagini, wobec czego wydaje się trochę dziwne to, iż szopcując z którego wąż ten był prawą ręką, nie nosiłby przy sobie na wszelki wypadek jakiejś fiolki z tym specyfikiem. I choć oczywiście można uważać, że byłoby to co najmniej dziwne, to myślę, że na pewno wcale nie mniej niż to, iż jak twierdził Dumbledore, profesor Slackhorn zawsze miał przy sobie antidotum na veritaserum i nie w kontekście tego, że Snape tak naprawdę doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia, jakie może stanowić dla niego nagini. Bo widzicie, Dumbledore był przekonany, że Voldemort spróbuje zdobyć czarną różdżkę, a tym samym będzie chciał zabić jej prawowitego właściciela, którym teoretycznie miałby być w tym momencie Snape. I nawet jeśli nie zdążył wyjawić tego Snape'owi za swojego życia, to przecież równie dobrze mógł to zrobić później jako postać z portretu w gabinecie dyrektora, dokładnie na tej samej zasadzie, na której dawał mu instrukcje co do przekazania haremu miecza Gryffindora. A skoro Voldemort wierzył w to, że Snape jest panem czarnej różdżki, to oczywiste było to, że nie zaatakuje go klątwą awada Kedavra z tej właśnie różdżki, bo wtedy mogłaby ona zadziałać przeciw niemu, tylko poszuka na to jakiegoś innego sposobu. A najbardziej intuicyjnym sposobem było oczywiście użycie w tym celu węża, zawierającego w sobie cząstkę jego duszy. I widać to doskonale w scenie rozmowy Snape'a z Voldemortem we wrzeszczącej chacie, ponieważ jej książkowy opis jasno wskazuje na to, że na chwilę przed swoją domniemaną śmiercią, ale jeszcze zanim Voldemort dał wężowi sygnał do ataku, Snape wcale nie patrzył na Voldemorta, a właśnie na Nagini. Podsumowując, choć to, że Snape'owi udało się przeżyć spotkanie z Voldemortem na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać mało prawdopodobne, to po nieco dokładniejszej analizie tej sytuacji fakty są takie iż nie tylko doskonale zdawał on sobie sprawę z tego, że prędzej czy później stanie się ofiarą Nagini i mając dodatkowo dostęp do antidotum na jej jad, mógł się na tą sytuację przygotować, ale również z książkowego opisu nie wynika, by kiedykolwiek znaleziono jego martwe ciało. Jak najbardziej możliwe jest więc to, że Snape jednak wbrew temu co wszyscy sądzą przeżył bitwę o Hogwart. Choć na pytanie co dalej się z nim stało, niestety nie potrafię już udzielić Wam odpowiedzi.